Dziś będzie o dziwnych słowach szefa Roberta Kubicy, o plotkach dotyczących wymiany Daniela Ricciardo na kierowcę ze Stanów Zjednoczonych, o możliwej ciekawej zmianie w kwalifikacjach oraz o sposobie na długowieczność według Fernando Alonso. Zaczynamy. Kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest marka Wall, producent maszynek i trymerów do włosów. Tak jak widzicie, mamy nowego partnera na pokładzie, markę Wall, z którą to wymyśliliśmy sobie taką zabawę, taki mały konkurs. Przed każdym wyścigiem będą pojawiały się pytania. Niektóre będą łatwiejsze, niektóre trudniejsze. Wy na te pytania będziecie odpowiadać i kto odpowie najlepiej, otrzyma upominek od marki Wall właśnie. Jak to działa? Już tłumaczę. Przede wszystkim zerknijcie sobie w opis tego filmu albo w przypięty komentarz. Tam macie link do formularza Google. Wchodzicie w ten link, zaczynacie od podania swojego adresu mailowego i wcale to nie musi być adres Gmail. Następnie odpowiadacie na 5 pytań podstawowych. Każde z nich jest warte 1 punkt. Szóste pytanie jest pytaniem dodatkowym. Nie musicie na nie odpowiadać, ale to właśnie ono będzie brane pod uwagę w przypadku remisu punktowego między uczestnikami. Następnie klikacie prześlij, no i to tyle. Odpowiedzi możecie wysyłać maksymalnie do godziny rozpoczęcia sobotniego treningu przed każdym wyścigiem Formuły 1. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Ważna rzecz jest taka, że będzie też prowadzona klasyfikacja sezonowa, więc dobrze, żebyście przed każdym wyścigiem podawali tego samego maila, bo to właśnie na jego podstawie będziemy robić tę klasyfikację sezonową. No i co? Link do arkusza macie w komentarzu i w opisie filmu. W opisie znajduje się też kod rabatowy minus 15% na produkty marki Wall. Też zachęcam Was do skorzystania właśnie z tego kodu. No a my teraz przechodzimy, słuchajcie, do spraw bieżących w Formule 1 i zaczynamy dosyć nietypowo, bo ostatnio temat Roberta Kubicy jakoś zbyt często w naszych filmach się nie przewijał, ale Fred Vasseur udzielił wywiadu Pulsowi Biznesu. No i był to ciekawy wywiad, o tyle, że pojawiła się bardzo ciekawa odpowiedź na jedno z pytań w tej rozmowie. Zresztą do przeczytania całej tej rozmowy Was zachęcam. Freda Vassera, czyli szefa ekipy Alfa Romeo, zapytano o to, czy możemy jeszcze zobaczyć Roberta Kubicę ścigającego się w Formule 1. Przypomnę, jeśli ktoś nie wie, Robert Kubica w tym momencie jest kierowcą rezerwowym. No i co powiedział Fred Vasseur? Tu cytat. Robert z pewnością doskonale rozumie bolidy, technologię. Jest dla nas ogromnym wsparciem w tym zakresie. Jego wiedza jest bezcenna, ale pamiętajmy, że ma już prawie 40 lat. Jest po ciężkim wypadku, więc mogłoby być mu ciężko wytrzymać trud całego sezonu. Tak powiedział Fredrik Vasseur. Przede wszystkim dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o takiej odpowiedzi na to pytanie. Mnie ona zaskoczyła na paru poziomach. No, przede wszystkim tak czysto w oparciu na fakty, tak czysto w oparciu o fakty, jakby zastanawia mnie ten wniosek Freda Vassera, no bo Robert Kubica przejechał sezon 2019 w Formule 1. Kimi Raikkonen, zresztą właśnie w ekipie Alfy, był starszy, jak jeszcze w Formule 1 jeździł. Jest Fernando Alonso. Robert nie jest jakimś starcem, który kondycyjnie po prostu już nie wyrabia, więc jakby zastanawiam się, jechał wyścig Le Mans, przejeździł wiele sezonów w rajdach. Tu jest bardzo wyczerpujący sport, więc zastanawiam się, skąd w ogóle przywołanie argumentu takiego czysto kondycyjno-wytrzymałego. To jest dosyć dziwne. Druga rzecz, ten drugi poziom, no to jest to po prostu bardzo mało profesjonalne. I rzadko słyszymy w ogóle, żeby jakikolwiek szef zespołu krytykował swojego kierowcę rezerwowego. No, jakby rozumiem, Fred Vasseur, nie wiem, może był zaskoczony tym pytaniem, ale zawsze możesz z tego wybrnąć, jakby. Ja rozumiem, że Fred Vasseur na przykład może nie chcieć po prostu Roberta Kubicy jako kierowcę podstawowego. No, ma oczywiście do tego prawo, on dobrze wie, kto jest mu potrzebny, kto na ten fotel zasługuje w jego mniemaniu. I okej,
Ale na takie pytanie można odpowiedzieć, nie wiem, w sposób taki, że mamy dwóch bardzo dobrych podstawowych kierowców, Robert świetnie wywiązuje się ze swojej roli jako kierowca rezerwowy, naprawdę jego wiedza jest bardzo cenna, w zeszłym roku zastąpił zresztą Kimiego, pokazał, że jest gotowy wsiąść do samochodu, naprawdę świetnie się wtedy spisał, wiemy, że możemy na niego liczyć w każdej sytuacji i w ogóle za Roberta trzymam kciuki, żeby w Formule 1 był z nami jak najdłużej, no bo to naprawdę kawał dobrego kierowcy. Ja to wymyśliłem teraz, a nie jestem szefem zespołu, ani PR-owcem. Może powinienem zostać. No ale to naprawdę nie jest trudne, żeby wymyślić coś takiego w odpowiedzi na to pytanie, żeby to było takie z sensem, a jednocześnie nie krzywdzące żadnych ze stron. Oczywiście nie twierdzę, że Robert tutaj poczuje się jakoś bardzo tą wypowiedzią skrzywdzony, ale tak czysto właśnie na takim poziomie marketingowo-politycznym to jest dziwna bardzo wypowiedź. To jest ten trzeci poziom, na którym mnie ta odpowiedź zaskakuje. No, przecież Robert jest kierowcą, który wszedł do tej ekipy z dużym sponsorem. Ten sponsor za nim cały czas stoi. I dlaczego Fred Vasseur mówi takie rzeczy jeszcze w polskich mediach, zaskakująca dosyć sprawa, dosyć dziwna. Może to było po prostu jakby tak, został złapany Fred Vasseur, kompletnie nie wiedział co powiedzieć, palnął coś dziwnego. Zdarza się to oczywiście czasami, ale po szefach zespołów spodziewamy się jednak czasami większej sprawności w odpowiadaniu na takie pytania. No, bardzo bym chciał usłyszeć komentarz Roberta dotyczący tych słów, no bo rzeczywiście, jeśli szef zespołu publicznie mówi, że kierowca rezerwowy mógłby nie przejechać sezonu, bo tu cytat, mogłoby być mu ciężko wytrzymać trud całego sezonu. Dziwne, bardzo, bardzo dziwne. Dwa słowa na temat tego, co w przyszłym roku jeszcze może się zmienić w kwalifikacjach. Pamiętacie, ostatnio mówiłem Wam o tym, że FIA chce podczas dwóch weekendów przetestować zmniejszenie liczby kompletów opon na cały weekend. Z tych kompletów ma nie być 13, tylko 11. Wszystko w drodze oczywiście do bardziej zrównoważonej i ekologicznej Formuły 1. Ale to nie jedyna zmiana, która by została wprowadzona, bo w te same weekendy wraz z tą obniżoną liczbą dostępnych kompletów miałaby być wprowadzona zasada, która nakazywałaby kierowcom używanie konkretnego rodzaju mieszanki w danym segmencie kwalifikacji. I tak w Q1 kierowcy mieliby korzystać z mieszanki twardej, w Q2 z mieszanki pośredniej, w Q3 z mieszanki miękkiej. Władze Formuły 1 w ten sposób dają do zrozumienia, że próbują coś w tych weekendach wyścigowych zmieniać, szukają sposobów różnych i jednocześnie nie chcą tego robić tylko w oparciu o dane, tylko rzeczywiście chcą to sprawdzić w praktyce. Okej, jestem, jakby rozumiem ten tok rozumowania. Zmiana ciekawa o tyle, że no, mogłaby spowodować trochę momentami jakiegoś delikatnego zamieszania, no bo są weekendy, w których czasami część, w sensie w których czasami, nie wiem, twarda mieszanka jest bardzo mocno pomijana, wszyscy wiedzą, że nie do końca się przyda, a tutaj jednak na tej twardej mieszance też trzeba byłoby w tym Q1 jakiś sensowny czas wykręcić, więc tak kompletnie jej pominąć by w treningach nie można było, trzeba by nad nią troszkę więcej też popracować. Sam jestem ciekaw, jakby to wypadło, też w połączeniu właśnie z tą zmniejszoną liczbą kompletów, więc no, jestem na tak, żeby to rzeczywiście sprawdzić w przyszłym sezonie. Ciężko teraz strzelać, jakie będą wnioski. Wy też dajcie znać, czy ewentualnie taka zmiana by Wam się podobała. Tak jak mówię, Formuła 1 miałaby to sprawdzić podczas dwóch weekendów w przyszłym roku. A jeśli już mówimy o przyszłości, to dwa słowa komentarza na temat tego, co napisał Joe Sabot, czyli jeden z takich najbardziej doświadczonych padokowych dziennikarzy. Napisał, że są plotki, które się nawet nasilają, że w 2024, tu zaznaczenie, jeśli nie wcześniej, Daniel Ricciardo mógłby być zastąpiony w McLarenie przez amerykańskiego kierowcę obecnie rywalizującego w IndyCar, Coltona Hertę. To jest ten kierowca, który był łączony z Formułą 1, gdyby ewentualnie Andretti kupił Alfę. Pamiętacie, była taka sprawa jakiś czas temu? No to wtedy właśnie Colton Herta miałby się w Formule 1 znaleźć. Oczywiście dalej Colton Herta też jest łączony z Formułą 1 w sposób taki, że gdyby Andretti w 2024 rzeczywiście wszedł do F1 ze swoim własnym zespołem, no to tam Colton też by się na 90% znalazł. A te plotki są dość zaskakujące, łączenie Herty z McLarenem, bo po pierwsze McLaren ma swoją ekipę w IndyCar i Colton Herta nie jest jej częścią, tam jeżdżą Pato O'Ward i Felix Rosenqvist i to Pato O'Ward był raczej wymieniany jako ten kierowca, który przecież z McLarenem
McLarenem ma poważne związki. Zresztą samochód po ostatnim sezonie Formuły 1 testował w Abu Zabi. No ale wiemy też, że Colton dostał od McLarena taki program testów i też ich samochody Formuły 1 ma sprawdzać. No, przede wszystkim te starsze modele. No i ponoć to byłaby taka furtka dla Zaka Brauna właśnie na wypłynięcie na te szerokie amerykańskie wody, na przegarnięcie tych amerykańskich kibiców w stronę właśnie McLarena. Marketingowo totalnie to rozumiem, bo to jest rynek cały czas mocno nieodkryty, jeśli chodzi właśnie o takie bardzo duże zainteresowanie formułą i amerykański kierowca na pewno sporo by zmienił, ale podchodzę sceptycznie do tych plotek, no bo przede wszystkim to jest prognozowanie sytuacji, która może się wydarzyć za 2 lata, no może wcześniej, ale still czasu jest bardzo dużo jeszcze do tego. Wiele się może wydarzyć. Colton Herta musi cały czas bardzo dobrze jeździć w IndyCar. Ten sezon zaczął przyzwoicie, ale już popełnił jeden taki bardzo prosty i bolesny błąd, jadąc po podium w wyścigu na ulicznym torze w Long Beach. Sam z siebie po prostu wjechał w ścianę i do mety nie dojechał. To się oczywiście zdarza, także w Formule 1 różnym kierowcom. Patrz, Charles Leclerc ostatnio. No ale jakby oczywiście to jest kierowca bardzo dobry, to jest kierowca z bardzo dobrym CV, sporym doświadczeniem, kierowca wciąż młody, 24 czy 2-letni, teraz widzicie, bo pamiętałem, żeby policzyć, ile miałby w 2024, chyba w 2024 miałby 24 lata, ale to napiszę Wam jeszcze w komentarzu. No w każdym razie jest to kierowca jeszcze młody, więc spokojnie. No ale nie wiemy, jak on będzie się dalej spisywał. Nie wiemy, jak będzie się spisywał Daniel Ricciardo. Jeśli nagle wystrzeli z formą, no to dziwne byłoby, żeby go jakoś koniecznie zmieniać. Więc no nie wiem, na razie podchodziłbym do tego z takim bardzo dużym dystansem. Tych plotek transferowych zaczyna się teraz pojawiać coraz więcej. Wiadomo, Formuła 1 z tego też się składa. Ja zawsze mówię, żeby zachowywać spokój i wszystko dzielić przez co najmniej 4, choć jednocześnie ja osobiście bardzo bym chciał, żeby w Formule 1 jakiś amerykański kierowca się pojawił, bo rzeczywiście uważam, że byłoby to bardzo duże ożywienie i taki duży kolejny kop dla naszego kochanego sportu. A na koniec przechodzimy do naszego ukochanego Fernando Alonso, który powiedział parę ciekawych rzeczy na temat tych nowych przepisów, które w tym sezonie wprowadzono, aby samochody łatwiej za sobą jechały i aby to wyprzedzanie koniec końców było łatwiejsze. No i Fernando powiedział, że tak, to prawda, na pewno jest łatwiej jechać za drugim samochodem, nie tracimy tak dużo docisku jak wcześniej, ale jednocześnie opony wciąż bardzo mocno dostają w kość, gdy jedziemy za innym samochodem. Wciąż ta degradacja jest bardzo duża, więc to wcale nie jest taka idealna sytuacja, jak miała być. Fernando też powiedział, że no nie zmieniło się na razie to, że każdy zespół jest w stanie walczyć o jakieś duże rzeczy, że okej, Mercedes wypadł teraz z tej czołówki, ale pojawiło się Ferrari, jest dalej Red Bull. To są cały czas ekipy, które od lat są w tej czołówce i między sobą to wszystko rozgrywają. No i powiedział, że to wciąż nie jest tak, że każdy kierowca z każdego zespołu może coś zdziałać, tylko cały czas to jest zdeterminowane tym, w jakiej formie jest dany zespół. No i na pewno my jako sport musimy na to wciąż zerkać i starać się to poprawić. No ale tutaj uspokoję Was, jeśli ktoś się poczuł zaniepokojony, że Formuła 1 idzie w złym kierunku, spokojnie, to jest pierwszy sezon dopiero z tymi nowymi regulacjami i takie zespoły właśnie, jak choćby McLaren, jak Alpine, jak Aston, to są ekipy, które naprawdę będą się poprawiały i ja wierzę w to, że za rok, może za 2 ta stawka będzie jeszcze bardziej zbita i może w końcu będzie ta sytuacja naprawdę, że właśnie Aston Martin na przykład będzie mógł w miarę regularnie w tej czołówce się pojawiać. No i niewykluczone, że za te 2 lata Fernando Alonso wciąż będzie w Formule 1, no bo on mówi, że przecież jakby sezon, 2 to w ogóle nawet 2-3 lata to jeszcze spokojnie w Formule 1 mógłby pojeździć. No i zapytano się go, co sprawia, że cały czas czuje się zmotywowany, żeby kontynuować swoją karierę w Formule 1, tym bardziej biorąc pod uwagę, że ostatnio miał sporo pecha. Nie ma co ukrywać, tak rzeczywiście było w tych ostatnich wyścigach. Fernando Alonso odpowiedział na to, ponieważ czuję, że jestem lepszy od innych.
Prawdziwy Fernando. Słuchajcie, Fernando powiedział, że jeśli ktoś się pojawi w Formule 1, kto będzie mnie regularnie objeżdżał w oparciu tylko o swoje zdolności, jeśli zobaczy, że nie jestem już tak dobry na starcie wyścigu, że nie potrafię dobrze przygotować samochodu, że kierowca po drugiej stronie garażu jest sekundę ode mnie szybszy, wtedy może rzeczywiście podniosę dłoń i powiem, wiecie, to już nie jest czas, to już nie jest mój czas, może trzeba zastanowić się nad jakimiś innymi możliwościami, ale w tym momencie czuję się zupełnie inaczej, na innym biegunie jest moje myślenie. Po prostu kocham ściganie. Coś pięknego usłyszeć takie rzeczy od Fernando, którego naprawdę chyba będziemy w Formule 1 jeszcze przez jakiś czas oglądać. No i oby to szczęście mu dopisało, no bo naprawdę widać, że on jest w dobrej formie cały czas. Motywacji, jak widzimy, też mu nie brakuje. No i Fernando znowu, jak taki prawdziwy rasowy coach, po prostu mógłby wyjść na scenę i ludziom przekazywać tę swoją energię. No nie jest to najmłodszy kierowca, nie jest to też rzeczywiście jakiś starzec, no ale naprawdę dobrze widzieć Fernando w takiej formie. A my na kanale ponownie widzimy się pewnie w okolicy środy. To będzie już odcinek przed Grand Prix Miami. Wszyscy chyba na ten wyścig już powoli zacieramy rączki. Za dziś bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć, cześć.